Wiesz co? Ewo Hała. No. U nas na zjednoczeniu wymądrza się jak gówno wie w ogóle. On niby studiował na Politechnice pneumatykę. Na ojca profesora turystyki. Tak, tak, ja wiem. Na pewno poszedł. Nawet się domyślam, gdzie on poszedł. Pneumatykę to studiował miał mój sprawdzić, szwagier. Miał sprawdzić, o której jest wyjazd. Nie kazał mnie nadeptywać na to i... No. Adeptuje ale ty i nie ma. Szybciej, ja mam jedną niedzielę, no teraz dobrze, na kwartał, a nie będę rozumiem. Czekał, aż to napompisz do końca. Ile będziesz to pompił? Godzinę, dwie, trzy? Nie wiem. Oj, tego mi brakowało. Taki luz, Boże. A tak zapierniczasz na tej tokarce, Boże, myślałem już, że zwariuję dosłownie. No tak, ale to się już kończy. Ja już w sobotę na wieczór nie mogłem. Już po prostu 450 tysięcy muter i tą następną jak wytoczyłem, to już powiedziałem sobie, nie ma mowy. No ale to się już kończy. Jadę do Sochaczewa odpocząć trochę. Wyjadę normalnie na wczasy do Częstochowy na 10 lat, zobaczysz. Mówię ci. Wezmę żony, dzieci, pojedziemy wszędzie. Żony, dzieci weźmiesz? No, do Chorzowa, do Radomia, zobaczysz, będzie super. Nie pojechalibyście z nami? Może i tak, ja wiem. Co? Że, ale w przyszłym tygodniu, bo teraz nie mogę. Hej, chorobie! Chorobie! No tak nie może być! Ale co się dzieje? Autobus nam uciekł. Jezus Maria, wiesz, która jest? Nie mam siły. Zegarek mi się zgubił. Nie wiem. Ostatni papieros. 18.30, przecież mieliśmy... Ja nie mogę. Zbiórkę o 6.00 mieliśmy. Nie mogę już. Nie mam siły. Ja nie mogę. 20 kilometrów autostradą pod prąd biegłem. Ale może nie przyjadą po nas, no ja nie wiem. Nie, mamy... Nie mamy nic. Radiostację masz? I tak, proszę Państwa, może się zdarzyć w każdej sytuacji. Zobaczmy przykłady. Tak, proszę Państwa, jeśli zostaniemy sami, nasza wycieczka odjedzie, a my zostaniemy sami na takim pustkowiu, na takiej sawannie, to, co widzicie w tej chwili, prozaiczna czynność zapalania papierosa może okazać się koszmarem. Co robimy? W takiej sytuacji musimy liczyć na nasze przygotowanie z harcerstwa. Do zapalenia papierosów potrzebujemy niezwykłej zapalniczki, bo nie mamy jej przy sobie, na przykład, lub zapałek. Potrzebujemy co? Teleskopu, lornetki, szkiełka z zegarka lub okularów. Aby wszystko Państwu wytłumaczyć jak należy, znowu musimy się przeobrazić w inspektorów. Panie doktorze i panie profesorze doktorze, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest niewesoła. Zostaliśmy sami i musimy tutaj przeżyć nie wiadomo no, ile. No, rok najpewniej. Aż do najbliższego przyjazdu najbliższej tutaj, wycieczki. Na tej trasie E1 autobusy kursują raz na rok. Proszę Państwa, zapada zmrok. Za chwilę wybije godzina 19. Temperatura za chwilę też może spaść poniżej 25 stopni. Ale o co nam chodzi? Chodzi nam o przedstawienie kilku wariantów strategii przetrwania w tych trudnych, niecodziennych no właśnie o tym warunkach. Mówię. Ale mówi pan o płotkami, to jest po prostu trwa i w zasadzie no możemy tak cały ja rok przegadać. Przyjedzie żeby... pana ta wycieczka i w zasadzie nikomu nic nie powiemy. Ja chciałem prawda? Pana zdenerwować nie, właśnie. To nie o to chodzi. Ale bo ja jest... chciałem pana zdenerwować. Ale ja się nie dam proszę pana zdenerwować. W ogóle się nie dam proszę pana zdenerwować i sprowokować. Ponieważ ale panowie, generalnie... Do meritum, nie, ale pan nie przeszkadza, nie, będę panu tak, bo ja chciałem coś, pana, co to nie znaczy? Będzie mi pan przerywał. Co to znaczy? Ja chciałem powiedzieć, tak to możemy długo. Rozmawiać. A więc tak, jedną z prostszych metod, oczywiście, ale jest to metoda dosyć może mimo czasochłonna, to jest podskakiwanie, dolarów. Ponieważ jak wiemy, jak ja. Ziemia antenie, jest okrągła i się kręci. I jest to jeden sposób. Oczywiście jak podskakujemy, możemy spaść w innym miejscu. Spadamy i za jakieś 400 dni spadniemy koło domu, prawda? Ale to jest, będziemy pana, zmęczeni. To jest teoria niesprawdzona. Niech pan podskoczy na przykład, proszę bardzo. No proszę bardzo. Prosimy komary. Niech no. pan podskoczy 20 razy i zobaczymy, czy tamten budynek się do pana przybliży. Proszę nie bardzo. Pan skacze. No pan brawo. Oszukuje. Jak oszukuje? Przybliżył się. Przybliżył się, proszę bardzo. To są bzdury.
Jakie? Przecież to jest jedynie można metoda. Zmierzyć, jest to jest około metra. Metoda. Jest inna metoda. Można zrobić kompas człowieka. Proszę uklęknąć. To jest igła i wskazówkę robimy z kolegi. Proszę tutaj na nim się położyć i się wyprostować. I kręcimy kompasem. Zobaczymy, gdzie jest północ. No, tam jest północ, proszę państwa. I panowie, już, no dziękuję, badanie udane. I ale pamięta pan. Ale prostszą metodą jest, proszę pana, zbadanie, gdzie jest północ i jak. Z harcerstwa wiemy, że na północnej części osadza się mech. Wobec czego stańmy nieruchomo i stójmy po prostu jakieś 2 do 3 miesięcy i na nas się osadzi mech. To jest dobra metoda. Ale poczekaj kolego. Tak. Jeśli osadzi nam się mech z przodu, no to mamy ułatwione zadanie, bo idziemy po prostu wprost. Natomiast jeśli nam się osadzi z boku, no to trochę gorzej, bo musimy iść bokiem. Ale w każdym razie, jeśli mamy dom na północy, to dotrzemy do domu. Bokiem? Tak, bokiem. I proszę państwa, próba nieudana. Kolega się odbił od siatki. Próba nieudana oczywiście, niesprawdzona. Czyli no metoda nie jest do końca, eksperyment się nie udał. Nie jest do końca skuteczna. W związku z czym musimy jednak takie survivalowe techniki zaprezentować, tak mi się zdaje, tak. Które pozwolą w tym jednym miejscu doczekać szczęśliwie przyjazdu tej upragnionej wycieczki w przyszłym roku. Nieprawdaż. I tego jest kilka. Przejdźmy znaczy, może jest jeszcze niebezpieczeństwo, bo jeżeli na przykład dyrekcja się zmieni, nie poznamy kierownika i skąd będziemy wiedzieli, że na przykład to jest ta wycieczka, która opuściła nas na autokarze jest napis naszej firmy. A, bardzo dobrze. Proste? Proste. No właśnie. Czy ja mogę jeszcze kilka zdjęć zrobić? Minęło na razie 10 minut. Temperatura spadła do... Na razie do minus 10 stopni. Jak przeżyć w takiej temperaturze, to też jest pytanie. Należy wykorzystać wszystkie przedmioty, które mamy i tym się przykryć, otulić. Trzeba chodzić, nie można stać w miejscu, ani się położyć. Trzeba bez przerwy chodzić i rozmawiać na przykład o ciepłocie powietrza. Proszę państwa, to nie są efekty specjalne. Tu naprawdę jest bardzo zimno. Panuje w tej chwili temperatura 14 stopni powyżej zera. Żeby je dostać wilka, siadamy na tacach lub na talerzach, ponieważ bezpośredni styk ciała człowieka z glebą może spowodować trwałe uszkodzenia tkanki. Nie możemy sobie na to pozwolić. Tak. Tkanka musi nam się przydać jeszcze na najbliższe 2 lub 3 miesiące, kiedy to będziemy musieli żyć dalej. W niskich temperaturach pierwsze zamarzają oczy. Co trzeba zrobić, żeby ochronić ten najważniejszy organ naszego ciała? Proszę państwa, jest trochę to boli, ale należy sobie wyjąć oczy i schować je do kieszeni. Proszę państwa, za chwilę zamarznę chyba. Proszę wyłączyć kamerę. Nie mogą tego oglądać dzieci. Uraduję cię. Ale panie magistrze, panu też mogą zamarznąć oczy. Ja mam bardzo wysoką temperaturę. Jak na pana słucham, to jest panu cieplej. Ale pan ma już sine gały. Ja nasz program nazywa się Rzut Oka. Proszę państwa, musimy dbać o oczy. Jeszcze jest jedna sprawa. Nie tylko, prawda, przetrwać, przeżyć i tak dalej, ale również jakąś rozrywkę sobie należy zapewnić. Zagrajmy na razie w kakao. Dobrze, zagramy sobie w kakao. Zawsze to będzie ciekawiej. Dobrze. Wchodzisz. A, ja mam, biję. No, moja. Ja przechodzę, przepraszam. No ja moja była, ale jak schodzę, ja jeżeli schodzę, ja wziąłem przecież... Ale ja mam dziewiątka, dziesiątka, walet, dama, król, pomakale. To ja dobieram. Dobieram. Ja wygrałem. W trakcie gry zmieniacie zasady gry. Ale jak zmieniamy? To jest albo... Gry? Ale skąd? Albo gra, podstawą? Albo zabawa. Proszę państwa, nie zawsze tak przed grą należy umówić się, jakie są zasady gry. Wracając do rozrywek, bo też jest prosta sprawa. Bilard choćby można spróbować, prawda? Nie jest to trudne. Jest możliwość jakiegoś przetrwania z humorem, radością w tych ciężkich, trudnych momentach. Proszę państwa, minęło 15 minut, temperatura spadła w tej chwili, no, chyba do minus
25 stopni już. Należy pamiętać i pamiętać o kulturze, prawda? Ja bym chciał tutaj może, żeby kamera pokazała, co jest niezbędne też w takich warunkach. Otóż gimnastyka, proszę Państwa. Ta gazeta przyda nam się do rozpalenia ogniska. Nie możemy. W tej gazecie są, możemy ją czytać przez 8 lat. Jeśli będziemy odcięci od literatury, nasze mózgi umrą. Panowie, nie, panowie. Książek nie palimy, przecież nie jesteśmy hitlerowcami, prawda? Ale też to nas odróżnia od zwierząt, że umiemy czytać. Gazetę możemy spalić, nie, ale możemy nie książkę. Spalić żadnej gazety. Gazetę można spalić. Nie można. To od czego zapalisz wówczas ognisko? Jedyny ratunek właśnie. Na zdrowie. I suchy lód będę palił. Panowie, nie tędy droga. Najprostszą metodą jest po prostu użycie takiego narzędzia. No tak, no ale nie pomyśleliśmy. I rozpalamy ogień. No, oczywiście. Prawdziwy ciepły ogień. Jak można użyć zwykłego sprzętu sportowego? Starczy użyć szarych komórek. Oto grill. Grill z paletek. Ojej. Ojej. A to jest akurat stało. Eksperyment się nie udał, ale pomysł był bardzo dobry. Ale wykonanie trochę gorzej. Ale czy nie można na przykład zjeść zgrillowanej paletki? No niemniej jednak, jak Państwo widzą, da się przeżyć rok w oczekiwaniu na przyjazd wycieczki, która nas tak nieroztropnie zostawiła. Prawda? Zapraszamy Państwa, myślę, na film. My jeszcze sobie tutaj trochę pobędziemy, bo musimy przeczekać ten rok jakoś. Ale całkiem dobrze nam idzie, prawda? Także proszę Państwa, zapraszamy na projekcję i widzimy się, mam nadzieję, tak, panie doktorze, za tydzień, prawda? No gdzieś za tydzień, tak. No. O, przepraszam.